Witam Państwa serdecznie. Witam Cię, Janno, po raz enty się spotykamy. I tak się jakoś złożyło, że tworzymy taki duet gawędziarski. Zastrzegam się na początku, że tematyka ta jest, no jestem laikiem w tej tematyce, ale od pewnego czasu się zacząłem interesować, a tym pewnym czasem to był moment, kiedy oglądaliśmy pierwsze freski Westachawy. Ile to lat upłynęło? 16, 17? I ta inicjatywa Borusii pięknie się rozwija do dziś. I w związku z tym ja też się szerzej zainteresowałem, trochę przypomniałem sobie z dzieciństwa. I przed momentem w tej atmosferze muzyki żydowskiej, którą tutaj żeśmy słyszeli, przypomniały mi się i filmy, które oglądałem, piękne, i festiwale na Kazimierzu w Krakowie. Chyba ich nie ma teraz w telewizji nawet. W każdym razie tą muzykę bardzo lubiłem, bo spotkałem się na weselu jako 5-6-letni chłopiec właśnie w centralnej Polsce, czyli w powiecie piotrkowskim. W powiecie piotrkowskim, kiedy tam mieszkaliśmy. I tamże również przypomniał mi się, że jak szykowałem się do pierwszej klasy, miałem koleżankę Żydówkę, słuchajcie. Był w tej wsi Stubnica Piła, gdzie mieszkaliśmy, jeden Żyd. Jak on się uchował? Niestety wtedy mnie to nie interesowało. Długo nie interesowało mnie i nie wiem. Słuchajcie, wiedział, bo się z nim przyjaźnił. To ten Żyd był i rolnikiem, i garbarzem, i muzykiem. Nie lubił wypić, tak samo jak moi rodzice, więc bardzo często się spotykali. I jedno, co zapamiętałem, kiedy myśmy z tą Salcią szykowali się do pierwszej klasy, kompletowali zeszyty szkolne, to oni wszyscy płakali. Spili się rodzice, ta mama z kolei z tą żoną jego się też przyjaźniła, bo się interesowała krawiecką. Mama z kolei krawiecką skończyła w Warszawie, więc że się rozstają, to jest strasznie namawiano do Izraela. Ponieważ ojciec jako leśniczy miał konie i furmankę, to pamiętam tą furmankę załadowaną i rzeczami. Kiedy 15 km z tej stolicy były do Rozprzy, stacja Rozprza i wywieźli. Takie osobistą refleksją się dzielę. Natomiast temat tutaj wolelibyśmy się w weselszym nastroju spotkać, ale niestety Janno, ty podjęłaś temat o ludzie zanikający. No tak, ja takie tematy właśnie preferuję. Podjęłaś o ludzie zanikającym. Książka niestety jest w drukarni jeszcze. Ja znam spis treści, to taką mam przewagę nad Państwem. W tym spisie treści no, jest przypomnienie tych niejako wstępu książki, który też zdążyłem w rękopisie przeczytać. Przypomnienie tych tragicznych lat przedwojennych. Tutaj ustaw norymberskich, powiedzmy, mocy kryształowej, po której też w Polsce azyl otrzymało około 20 tysięcy Żydów. Niemieckich Żydów, to oni potem wygenerowali. No to w Polsce też wiadomo, nie był przychylny klimat, to getto ławkowe i inne, ale się zacząłem interesować, jak mówię, kiedy tam nasz kult przywrócono, że tak powiem, Erika Mendelssohna w Olsztynie, że takich osobowości wiele było w kraju. Mamy 11 przedwojennych noblistów pochodzenia żydowskiego. Na jednego natrafiłem niedawno w Koszalinie. I że tak się składa, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Transplantologii i on właśnie w 1960 roku dostał Nagrodę Nobla. Jeśli ktoś będzie na ulicy Dworcowej 4 w Koszalinie, niech sobie pójdzie i przeczyta tablicę pana Leslie Bern. On w Anglii, ale przyjeżdżał do Koszalina. A po niemiecku i żydowsku nazywał się Lothar Bach. Jedyny został jako sierota oddany przez ucieczce po tych ustawach do sierocińca.
i jako jedyny z całej rodziny się uchował, resztę zabrał chorobę. No to w ten sposób uratowano tu całą grupę dzieci z Warmii i Mazur właśnie, które zostały wywiezione do Berlina. Jak potem się potoczyły ich losy, to nie wiem, prawdopodobnie część do Anglii, bo to było najbezpieczniejsze miejsce wywiezienia tych dzieci. No, ale ty w swojej książce, wspomniałem o tym, że wyjeżdżał o tym Żydzie z tej stolicy, że ten ruch sionistyczny, a ty natrafiłaś na sionistów w swoich wędrówkach. No tak, Lełku to było to miasto, coś, gdzie się rodził. No powiedz coś o tych wędrówkach. Słuchajcie, ja to w ogóle najpierw przywitam Państwa, wszystkich dziennikarzy. Bardzo mi miło, żeście przyszli, moi koledzy. Bardzo się cieszę. Moją korektorkę, panią Marylę, moją rozmówczynię, które są w tej książce, to ze mną rozmawiały. Pani Majka, pani Zosia, wszystkich nazywana pani Zosia Barankiewicz. Zosia to wystarczy, jak się powie. Także oczywiście bardzo serdecznie witam Piotrka Płaczkowskiego. To jest, słuchajcie, człowiek, który swoje piękne zdjęcia od kilku lat daje mi i z Afryko. Przepraszam, że tak mówię, ale za darmo dostaję zdjęcia i zamieszczam w swoich książkach. Bardzo mi miło, że są tutaj dzisiaj z nami. Pani Wioletta przecież pociągnęła mój temat o tych dzieciach, wilczych dzieciach, które ruszyłam w książce Same cudze dzieci. Pani też pociągnęła ten temat i odkryła, wydała książkę na ten temat, pojechała do Wilna i znalazła tam takie dzieci, które stąd wyemigrowały. Uciekły one, uciekały na Litwę, bo tam było co jeść po prostu. Jak zostały samotne po wojnie w 1945 roku, ani języka nie znały, ani nic. Ja chciałam powiedzieć, że dlaczego ja tą tematykę już dzięki panu staroście i pan Szalkiewicz tutaj jest, pierwsza moja książka Żydzi na Warmii, ona jest, no sądzę, że w trakcie wydawania, tu kiwa głową kolega. Jaki właściwie będzie tytuł tej książki? Będzie to niepamięć? A nie, w tym to Żydzi na Warmii, nie, to są Żydzi na Warmii. Aha. I tam jest stricte tylko Warmia i w tej książce, która teraz będziemy o niej mówić, to jest tytuł niepamięć i to są Żydzi na Warmii i Mazurach dawno, wczoraj i dziś. I to są wyprawy do miejsc zapomnianych. To jest inna książka. No właśnie o tych wyprawach. To jest książka reportażowa w większości. I bo ja, proszę Państwa, objechałam 35 miejscowości, gdzie mieszkali Żydzi i sprawdzałam, co po nich zostało. Co po nich zostało i nie tylko ślady materialne, ale pamięć przetrwała. To mnie interesowało. Rozmawiałam z ludźmi na ulicach i nawet zastrzegam sobie w tej książce, którą teraz robię, że ponieważ pojawiają się również po drodze miejscowości z Warmii, to ja ten temat zostawiam jak gdyby otwarty, nie opisuję tego, bo to będzie w tej książce Żydzi na Warmii. I natomiast ta książka jest inna. Tu mnie interesują odczucia, rozmowy, no to co ludzie myślą i co myślą. Najczęściej to dowiedzieli się o Żydach gdzieś w 2012 roku, jak usłyszałam od pana doktora Marcinkiewicza dwa dni temu na Uniwersytecie naszym warmińsko-mazurskim, on się zajmuje tym tematem, wydał, grzebiąc zresztą po archiwach, co jest godne uznania, bo ja nie wiedziałam nawet, że są tam tak bogate archiwalia, i grzebiąc napisał książkę, monografię o Ełku i mi powiedział tak, jak zapytałam go, czy są jeszcze Żydzi w Ełku, powiedział, nikt się nie utożsamia, nie ma, nikt nie mówi, że jest Żydem, nie przywołuje tożsamości żydowskiej. Także no, te rozmowy są bardzo ważne, bo mi korygują spojrzenie na pewne sprawy. Zresztą musiałam zmieniać cały rozdział po rozmowie z nim, ten o Ełku. Zresztą w wielu publikacjach, nawet w tych monografiach powiatów innych, bardzo trudno jest tam. Nie ma tam prawie nic. Czasem wzmianka, że tu była kiedyś fabryka żydowska i to było. To znaczy Wakar tylko napisał o Olecku, bo tam jest trzy zdania, i że Żydzi nie odegrali tu większej roli. Olbrzymią odegrali.
Olbrzymią. Myli się Bacharach. Dużo przemilczeń i zapomnienia. Tak. Ale wracając do Ełku i do tego sionizmu. Przecież tam Zilberman, rabin, Lipman Zilberman, otrzymał doktorat honor, nie doktorat chyba, czy tytuł jakiś, bo był wybitnym hebraistą, wydawał gazetę po hebrajsku i jego współpracownik Gordon zjeździł na zjazdy sionistów do Katowic bodajże i ten ruch sionistyczny, jak on zaciążył potem na ludziach, oni zaczęli wyjeżdżać. Duża presja była, wyjeżdżali do Palestyny, jeszcze nie było Izraela, a oni, to jakoś utkwiło w tych ludziach. Ełk jest bardzo ciekawym miastem, tam, może tak zacznę od końca, przecież tam doszło do takiej sytuacji, że ponieważ zgodnie z ustawą, Fundacja Dziedzictwa Żydowskiego ma prawo odzyskiwać mienie żydowskie, wystąpiła o zwrot 1700 metrów kwadratowych Kirkutu, cmentarza żydowskiego, na którym leży rabin i na którym leży jego syn, sędzia. Żyd był sędzią w Ełku. I wystąpiła o te 1700 metrów. No oczywiście straszna konsternacja była. To zostało opisane w Gazecie Olsztyńskiej już na koniec. I dlatego, że no, tam jest teraz plac Jana Pawła II. Zrobiono plac Jana Pawła II, to znaczy na części. A część, na szczęście, z Jeruzalberg, czyli takim wzgórzem, bo Żydzi bardzo lubili na wzgórzach być chowani, i z taką zieloną łąką u stóp tego wzgórza pozostała. Na szczęście. I na tym miejscu teraz postawiono, no, nie wiem jak to nazwać, bo to jakiś rodzaj pomnika. Kamień, wysoki kamień z tablicą w czterech językach i to ufundowała Fundacja Wsparcia Nauki i czegoś jeszcze. O tym mi powiedział właśnie doktor Marcinkiewicz, on tą fundację tam gdzieś jakoś namówił. Powiem trochę sarkastycznie, że w ten sposób jakaś zbliżenie następuje i judeochrześcijański pan. Oczywiście, no przecież Stary Testament to co to jest? No, kawałkiem Biblii jest Stary Testament, prawda? O naszych braciach. Taka jest historia, jedno z drugiego wynika. Otóż to. Ełk jest jeszcze ciekawy nie tylko przez ten Kirkut. W ogóle tam ludzie, z którymi rozmawiałam na ulicy, oni nie wiedzą, gdzie stała synagoga. Szukałam to razem z panią listonoszką, która wyjęła Google'a, żeśmy zgrzebały, bo był to plac Zesłańców Sybiru. Tak się nazywał i szukaliśmy tego placu, bo już o synagodze to w ogóle nie było wiadomo, gdzie jest. Póki nie znalazłam przedwojennego planu miasta niemieckiego, gdzie jest rysowana ta synagoga znaczkiem, prawda? Też znak historii, bo wielu ludzi przeszło, Żydów przeszło, Sybiri tu przyjechało. No właśnie. I tego placu już nie ma. On nie funkcjonuje w pamięci ludzi zupełnie, bo on, no ja nie wiem, ja wiem, kilkanaście lat temu został sprzedany. Tam stanął bardzo porządny budynek, na dole jest bank BP. I ja sama nie mogłam go odnaleźć, bo chodziłam, szukałam skweru, a z tego skweru to został taki wąski paseczek dosłownie przy tym bloku. No, takie są historie, tak to wygląda, ale też to nie jest, Ełk nie jest jednym miejscem, o którym się w ogóle zapomniało. Natomiast są miasta, gdzie się pamięta, jak ja mówię, wycięto te pierwsze trzy litery, i została pamięć. Jest to na przykład Barczewo chyba. Mam im za złe, że zlikwidowali cmentarz, gdzie było 122 macewy. Poszedł pod zabudowę. Zresztą w tej ostatniej książce Państwo chyba znacie, jak się interesujecie tą tematyką, Zagłada cmentarzy żydowskich w Polsce. Nie mogłam je kupić, teraz było wznowienie i kupiłam. Są wymienione 46 czy 36 takich cmentarzy poszło pod zabudowę. Ustawa pozwalała, żebyśmy mówili prawdę. Ustawa z 59 roku
ona bardzo zaszkodziła cmentarzom i niemieckim, i żydowskim. Pozwalała likwidować nieużytkowane cmentarze i przeznaczać na nowe cele. I tam po prostu pod zawodowe to poszło. Stoi taki teraz malutki kamień, gdzie jest tabliczka, jest wspomnieniowa, ale te, ja śledziłam los potem tych 122 macew i trafiłam do Rzępołucha w muzeum naszym, on już emerytowany jest, ale opowiedział mi, bo on pracował wtedy, kiedy one zostały po części zabrane, uwaga, razem z macewami z Olsztyna, zostały zabrane do składnicy muzealnej w Barczewie. Ta składnica była w kościele ewangelickim. I on tam jako pracownik jeździł, oglądał tam, a potem zostały przewiezione na pola Grunwaldu i leżały pod budynkiem administracyjnym. I on fotografował nawet. Mówił, jak znajdę, to dam pani tą fotografię. No ale jakoś nie znalazł albo zapomniał. No bywa, ale tam i tak mam chyba 200 fotografii w tej książce, to trudno, tej nie będzie. No takie są losy. I szkoda mi tego Barczewa. Natomiast pamięć jest w Nidzicy, pamięć jest w Kętrzynie, tam było najwięcej Żydów po wojnie. Pamięć jest, wiecie, tam jest, gdzie ruszyli rowerzyści, kładam się tu koleżance właśnie rowerzystce. Jest taka grupa rowerzystów, którzy założyli nawet portal taki tam swoje zdjęcia tam pokazują. I jest taki pan Zagorzdą się nazywa, który kilkanaście lat prowadzi portal Niburg, Nidzica, Neidenburg, coś takiego. W każdym bądź razie naprawdę zachęcam do spojrzenia. Tam jest taka informacja, że naprawdę. To jest nauczyciel. Powiedział mi, wie pani, no nie wiem, już chyba to muszę skończyć, bo już jest czas odejść na emeryturę, tylko nie wiem, kto to za mną nie pociągnie. A od niego się bardzo dużo dowiedziałam. A taki nauczyciel, to zaraz informuje dzieci w szkołach, jeżdżą razem grupami, prawda? I tam ta pamięć była żywa. On mi bardzo dużo opowiedział i o nidzickich Żydach, i w Działdowie, bo to jest w pobliżu, ale też w Nidzicy. Proszę państwa, są dwa cmentarze, których nie chciała przejąć Fundacja Dziedzictwa Żydowskiego. Są tak zniszczone. Ja sama tam wpadłam w taki dół po jednym grobie, bo niestety drzewo rosnące w nim wyżarło zawartość. I straszny stan jest straszny tego starego cmentarza. Nowego jest zadbany, to znaczy w takim sensie, że jest zielony trawnik, jest chyba podstawy pod macewy rozrzucone. No nie mówiąc o tym, że tam sobie też tu się piją, traktują to jak stolik, tak? Jakiś weekendowy taką podstawę, ale to jest, jest ogrodzone, nawet tak, że nie za bardzo można wejść. Ja tą wyprawę zatytułowałam Ulica Miła nie jest miła, bo no tam teraz mało tego, że tu z przodu jest zagrodzone przy tym nowym cmentarzu, to z boku poszła jakaś zabudowa, jakimś bardzo duża willa stanęła z murowanym murem, tak, ogrodzenia i wlazła w drogę, więc nie ma jak wejść i trzeba gdzieś okrążać. No tak, takie są realia. Ale też, proszę państwa, jak tam pojechałam i weszłam do, bo tam jest bardzo duże osiedle, tam wzgórza są, wjechaliśmy na górę wzgórza i wszedłam do zakładu naprawy samochodów i pytam faceta, proszę pana, jak tu trafić do tego cmentarza? On nie rozmawiał ze mną, wyszedł i tak palcem pokazał. I było oczywiste, wzgórze całe z taką pióropuszem drzew na górze, tak, tak Żydzi lubili, właśnie tak być chowani gdzieś na górze i bardzo lubili akacje. Bardzo lubili drzewa akacji. Przypominała im Palestynę, bo przecież akacja jest z tamtych stron. A być może, tego to ja nie wiem, ale ja jak jeździłam te 35 miejscowości, jak odjeżdżałam i nie wiedziałam, gdzie są miejsca po kierunku, tak szukałam akacji, po prostu szukałam starych akacji. Tak? I tu mi się przypomina Elbląg, gdzie byłam na zapleczu szkoły numer 21 podstawówki. No tam gdzieś była synagoga, gdzieś była. Zaczepiłam człowieka, młodego człowieka, 30 parę lat, dla mnie to młody, na rowerze
I on mówi, tak, tu gdzieś była, to chyba bardzo dawno. No to już nie dyskutowałam, łaziłam tam, szukałam. No i oczywiście są, proszę Państwa, plany, tak? Są opisy, ta była bardzo piękna synagoga. Piękne, kryształowe miała żyrandole. No nie ma jej, ale no tam właśnie, a propos akacji, tam jest szpaler starych akacji i tak doszłam, gdzie stała ta synagoga, bo oni też przy synagogach wsadzili sobie akacje. No Elbląg to jest bardzo ciekawe miasto, to jest jedno z najstarszych, proszę Państwa, miast w kraju i w Europie. Jak się tam jedzie teraz, to co w 45 roku się stało z tym miastem, to jest coś strasznego. Teraz to jest takie rozlazłe, prowincjonalne, ospałe miasto i tylko ta starówka odrestaurowana dzięki mojej koleżance ze studiów lubockiej, ona była wyżej ode mnie rok, na konserwacji zabytków, to tylko dzięki tej starówce teraz zrekonstruowanej, a te wszystkie domy stały, proszę Państwa. One były wypalone przez Rosjan, chciałam brzydko powiedzieć ruskich Rosjan, były wypalone, ale stały. Wszystko poszło na odbudowę Warszawy. No to jest problem wielu naszych miast, bo i pieniężno tak się stało. Jeszcze tam kilka innych już w tej chwili nie będę przywoływać. Zniknęły po prostu. A co się w Braniewie stało? Całe stare miasto, to jest teraz olbrzymi wygon, no jak transatlant długi na 200 metrów, nie ma nic, żadnej kamieniczki, a to było bardzo gęsto zabudowane. Parę tylko klasztor, prawda, ten przy katedrze i katedra odbudowana, kościół Katarzynek odbudowany w 2002 roku dopiero. A mógł też pójść na cegłę, bo spalony przez Rosjan był, ja tam zresztą miałam zajęcia jeszcze jako studentka, stał bardzo długo bez dachu, z rozwaloną wieżą, taki kikuk skarterczał zamiast wieży, taki jakby ktoś podniósł palec do góry i pokazał nigdy więcej wojny. I dopiero jeden ksiądz tam się uparł i odbudował ten kościół. A już w 1968 roku było tak, że był przyszykowany do odstrzelenia ładunków, pod niego już podłożono, tylko zginął saper. W ten sposób, no biedny saper, ale w ten sposób się uratował, uznali to jakoś za znak jakiś i ten kościół został. Opisuje to zresztą Lubowska, jest taka fajna książka Odbudowa miast. Ale wróćmy do tematyki żydowskiej. Proszę bardzo. Ale właśnie czekaj, no. Właśnie czekaj. Już jestem przy tematyce żydowskiej, dokończę. Jak tam się rozmawia na tym miejscu, gdzie nie ma nic, całe miasto się przeniosło za rzekę Elb, niżej i tam właśnie, tam byli Żydzi. Po Żydach został bardzo piękny cmentarz, ojej, co ja mówię, bardzo piękna tablica ufundowana przez, uwaga, burmistrza i Towarzystwo Miłośników Braniewa. Podziwiam, że się burmistrz odważył, dlatego że proszę Państwa, ten drzew Kirkus to teraz jest plac rozjeżdżony samochodami, które jeżdżą do garaży w głębi. No tak to niestety wygląda. Całe szczęście, że Żydzi uważają, że cmentarzem jest nie te macewy na wierzchu, to dekoracja, jest to, teren. Co pod ziemią. Cmentarz trwa wiecznie dla nich. I właśnie tak jest, tablicę obfotografowałam, także szapoba wobec pana burmistrza, bo naprawdę, że się odważył, to podziwiam. Synagogi też już tutaj nie ma, a kilkanaście kilometrów dalej, w Kaliningradzie odbudowali Königsbergską synagogę i tu jest autor zdjęcia, który mi ofiarował, bo był tam w 2019 roku, sfotografował. I w budowie była, tak? W budowie sfotografował i także jest, no kilkanaście bliżej tam. Przepiękny obiekt. No. Ja jeszcze mam tam wspomnienia, bo jeździliśmy często, zapraszam jeszcze, kiedy były dobre stosunki na dzień tak zwany, prawda, zwycięstwa. Oni obchodzili to wiadomo dzień później. W loży honorowej zapraszali wszystkie wyznania. I jednym z pierwszych
po lewej czy po prawej stronie gubernatora siedział rabin. O proszę, tak. I z tym rabinem nawet zamieniłem parę słów, żałuję, że nie zanotowałem, ale rozbieganie za dużo tematów. Ale o, na tej synagodze wzorowała się nasza kęczyńska synagoga, także taka sama, tak samo... To jest duży obiekt. Tak, duży obiekt, a my ją teraz w Kępczynie oglądamy gdzie? Na płycie wbudowanej w chodnik, w miejscu, gdzie stała synagoga. Teraz jest olbrzymi taki dom, budynek mieszkalno-usługowy, nie ma synagogi, ale pamięć jest. Towarzystwo Miłośnik Arnoholca zrobiło tą tablicę i ja naprawdę jestem pełna uznania dla niego, ale to wszystko dzieje się teraz, parę lat temu i tak dalej. Natomiast przypomina mi się, jeśli można, jak ja byłam w Kępczynie i tu jest Tadzio, to zaraz Prusiński, to mnie właśnie przypomnie, jeśli coś pokręcę. Tam była w jesień literacka, niemiecko-polska i ja, proszę Państwa, czytałam swój reportaż o Żydach, bo napisałam książkę, moja pierwsza książka o Żydach to była o ratowaniu Żydów, wydana zresztą przez Borusję, przy pomocy Borusji, tutaj pani siedzi. I napisałam ten reportaż i tam padły tak, w ogóle nagroda była przyznawana, bo ja pisałam o tych, co dostali Medal Sprawiedliwych wśród Narodów Świata i pojechała odbierać to Irena Walulewicz, głuchoniema dziewczyna, która była córką wiceburmistrza Święcian przed wojną. Ona tam pamiętała, jak nosiła kubły z góry, zawierała, nosiła jedzenie dla ukrywanej Żydówki w domu wiceburmistrza. Potem wiceburmistrz całą tam, no, chyba 20 osób Niemcy rozstrzelali, ale nie o tym chcę mówić. Chcę mówić o tym, że na ulicy w Olsztynie ona spotkała kata, jak mówili, kata żydowskiego, członka NSD, to była policja litewska, która razem z gestapo likwidowali i getto. I ona poznała, ponieważ głuchoniema była, nie mogła mówić, ale poznała go na ulicy. Proszę Państwa, doszło do tego, że on został aresztowany i stracony potem. I stracony, także ja o tym opowiadałam. Sprawiedliwość dzieła. Tak, ale oczywiście przez panią tłumaczką języka migowego była opowieść. Jeszcze jeden jest ciekawa rzecz, że jak pojechali do Nowego Jorku odbierać ten medal, tam było to na uczelni bardzo, bardzo uroczyście zorganizowane. No, mieszkańcy żydowscy Nowego Jorku to organizowali i ona coś takiego powiedziała, że ten Niemiec mieszkał w tym domu, został dokwaterowany Niemiec, oficer SA, młody człowiek. Mówi, ten Niemiec był dobry. To wywołało takie poruszenie wśród Żydów miejscowych, bo powiedzieli, że Niemiec nie może być dobry. I tam ta się musiała gęsto tłumaczyć, że są... Dlaczego tak? Tak, dlaczego tak mówi. No takie historie. I muszę Państwu powiedzieć, że ta historia najwyraźniej zainteresowała w Kępczynie mieszkańców, dlatego, no dlaczego, bo tam bardzo dużo trafiło Żydów. To było miasto, które po wojnie, bo ja się przyjrzałam, w których miastach warto było się zatrzymać, tak? I to było miasto, które, no, i bezpieczeństwo, i służba zdrowia, zaraz po wojnie to funkcjonowało i tam dużo ludzi trafiło, w tym ze Święcian właśnie. Ale też jeśli chodzi, a propos, bo skąd przybywali z tymi transmanami? Wileńszczyzna, Wołyń? Oczywiście. O, proszę Ukraina Państwa, dzisiejsza? Nie, no tak też, przecież ale... 70% trzeba, to było ludności ukraińskiej. Poczekaj, trzeba powiedzieć o tym, że dwie ustawy podpisane z ZSRR przez Polskę obligowały nas do przyjmowania. Pierwsza ustawa, Niemców z terenu obwodu kaliningradzkiego i Żydów niemieckich, i w ten sposób do Polski, to mało kto wie, 136,5 tysiąca przyjechało osób do Polski. Nasze województwo nie było atrakcyjne, bo tu nie było przemysłu, tu pracy nie było. Tak.
Natomiast druga ustawa z maja 1945 roku była dotyczyła Wileńszczyzny. To była ustawa o repatriacji tych, którzy do 17 września 1939 roku, tak, byli obywatelami polskimi, mogli teraz pojechać do Polski. Tak przyjechała moja rodzina i setki tutaj przyjechało osób. Przyszły 4 transporty z Wileńszczyzny. Tylko w jednym było 363 Żydów, no a potem jeszcze 3 były, tak? Więc trochę przyjechało tych osób. Skąd to wiemy? Rejestrował to Wojewódzki Komitet Żydowski, który powstał zaraz po wojnie w Olsztynie, w 1946 roku właśnie, i rejestrował tych przesiedleńców, miał dla nich, tak było w umowach, pomoc i to zapewniał Centralny Komitet Żydowski z Warszawy. Także tą pomoc dzielił tu Wojewódzki. Nawet nie powiem, którzy tam sąsiedzi, wiem, że dzielili, ale to już nieważne. W każdym bądź razie oni też zapewniali tu pomoc medyczną, nie tylko dla Żydów, ale też dla tych, którzy pomagali Żydom w czasie wojny. No to jest dość ważne. Także proszę Państwa, w internecie to był impuls do napisania w ogóle zajęcia się Żydami. Impulsem było to, że w internecie zostały opublikowane akta tego WKŻ-u, jak się mówi. Czyli można je sprawdzić teraz. Można je sprawdzić, oczywiście nie można drukować, można sobie czytać i to jest bardzo ciekawe, co się działo, bo jest pokazane potem przekształcenia tego Wojewódzkiego Komitetu. Oni potem to zrobili z tego delegatury, potem włączyli w te towarzystwo, prawda, żydowskie, historyczne, no i tak się skończyła ta cała historia. Ale ja te rzeczy opisywałam w tej książce, tu siedzi pan Wojtek Szalkiewicz, w tej pierwszej części i dlatego w tej książce już tylko sygnalizuję te tematy, nie wracam do tego, tak samo jak nie piszę na przykład, w ogóle pomijam, co się stało z Żydami w tych miastach warmińskich, bo to jest w tej pierwszej książce. Natomiast piszę to, co się stało w tych miastach mazurskich. Ale chciałam, bo mi się teraz przypomniało, że tu te 35 miejscowości odwiedziłaś i słuchajcie, jeśli do każdej nam opowie, to się do północy. Nie! Możemy kończyć od razu, ale muszę powiedzieć, że tym miastem, jednym jeszcze, gdzie się pamięta o Żydach, to jest właśnie Mrągowo. To jest Mrągowo, mamy tu pana wicestarostę. Nie ma, nie dojechała Magda Lewkowicz, wiceprzewodnicząca teraz Białorusi, która jako radna walczyła przez wiele lat o upamiętnienie cmentarza żydowskiego. Proszę Państwa, tam na tym placu została postawiona pralnia chemiczna. Właścicielka nawet tak mówiła, że nie wiedziała, że to jest takie miejsce. Bardzo się potem zainteresowała tymi rzeczami, ale jej to oczywiście nie przeszkadzało. I za to, no, patrząc na to tak jak Żydzi, to ten cmentarz jest pod spodem, tak? Ale żeby upamiętnić to miejsce, tam został postawiony za tą pralnią niewielki pomniczek z tablicą i z takimi ładnymi kamieniami, to są te kamienie pamięci, bo proszę Państwa, nie składa się kwiatów, tak jak na przykład, gdzie to ja byłam, naszykowane dojście do pomnika, żeby mogli składać kwiaty, tak, przyjeżdżające delegacje. Nie, składa się kamienie. Kamienie pamięci. Jak pojedziecie Państwo do Treblinki, a tam bardzo dużo trafiło Żydów tu z Warmii i Mazur, to zobaczycie, że tam są na tych grobach kamienie także układane. To są tak zwane kamienie pamięci. Koło Treblinki przejeżdżałem wielokrotnie. O, wiecie, że nie mogłem się skusić po tym, co widziałem w Stutthofie i w Oświęcimiu, nie mogłem się skusić, żeby tam pojechać i jeszcze raz obejrzeć tą tragedię. Ale bardzo dużo Żydów, młodych Żydów tam przyjeżdża. Nawet mam sfotografowaną taką grupę, która idzie, młodzieży w tych swoich chustach, prawda? Bardzo dużo, jest świetny dojazd zrobiony, naprawdę doskonała droga, tam
moja córka wrzeniła się, że tak powiem, w rodzinę z Podlasia, więc ja tam jeździłam parokrotnie i oczywiście żyłam w Treblince. I co? Zabrałam tam właśnie teściowo mojej córki, bo tam też nigdy nie była nauczycielka, ale nie była, bo też nie mogła. No to tam są jeszcze te... A teraz wyszła książka pana Pytlakowskiego właśnie o Żydach. Tamara, prawda? O Żydach Podlasia. W listopadzie będzie, ukaże się. A ukaże się, ale już jedna jest jakaś. Jest w internecie też. Też jest. Podlasia, tak. O właśnie. Także, także no, tu teraz... Tam jest więcej. Przecież podlaskie miejscowości niektóre mają się Podlasia. Piękne. Jest taka jedna miejscowość. Co? Gdzie jest przepiękna Górnica, z całymi ośrodkiem, prawda, kultury żydowskiej. A to o tym Kocinie mówisz? Kocin, tak. I jeszcze jedno, aha. No w każdym bądź razie, ale wracamy do Mrągowa, to nie tylko ten pomnik, natomiast jest bardzo ciekawa historia, nawet nie wiem, bo żona burmistrza Timnik, przekazała działkę na ten cmentarz żydowski. To nie wiem, wychodzi z tego, że może burmistrz miał żonę Żydówkę, ale nie o tym chciałam mówić. Wiecie Państwo, jak to jednak dobrze, jak się ludzie z terenu włączą w takie działania, bo w Atlantydzie Północy, w książce wydanej tu przez ze wstępem pana Brakonieckiego, prawda, jest zdjęcie opisane. Rynek żydowski w małym wschodniopruskim miasteczku. No i jak na to popatrzyli ludzie z Mrągowa, w tym tam Magda, doszliśmy do wniosku... Czy to jest to? To jest właśnie Mrągowo. Mrągowo, konkretnie Mrągowo i ryneczek żydowski i zaraz za tym żydowska ulica. Tam dom po domu to należał do Żydów. No i tam zrobiono, tak jak w kilku innych miastach w Polsce, w Mrągowie, te marsze pamięci rocznicowe, historie. Odkryto też taką grę uliczną. Nie, to wszystko Magda, to trzeba mówić, że to Magda Lewkowicz. To nie zrobiono, to jedna osoba. Nie, to tak, Magda Lewkowicz, oczywiście. Ona zrobiła pomnik i ona zrobiła tą grę, bo ona jest przedstawicielką, takim ambasadorem Poli. Ja nie muszę mówić, to jest napisane w książce, cały rozdział jest o Magdzie. Także... Nie, tylko ja bym chciała, żeby... jest bo tutaj rozdział... Mrągowo oczywiście na pewno no, tak. Jest wiele osób, które ją wspierały, ale to naprawdę jej własna inicjatywa. No, to ona miała oczywiście tę motywację i tę determinację, żeby no, ona mi opowiadała, słuchajcie Państwo, jak ona odbierała nagrodę Ireny, prawda, Sendlerowej, jak odbierała nagrodę i miała przy sobie listę Żydów, wykaz Żydów mrągowskich przy sobie. Ona to szukała gdzieś w archiwach, po archiwach i w Yad Vashem była tak szczęśliwa, że ci Żydzi są z nią razem i tą nagrodę otrzymuje. Bardzo ciekawa osoba, to jest naprawdę bardzo ciekawa. Szkoda, że nie ma tutaj Magdy, bo miała przyjechać. Muszę jej wysłać jedno zdjęcie, żeby mi pewną rzecz zidentyfikowała. Ale w każdym bądź razie dobrze, że pan wiceburmistrz już słyszy, bo to jest miasto, gdzie późno, bo lepiej późno niż wcale, że coś się dzieje, prawda? A jest dużo miast, gdzie się nic nie dzieje. Naprawdę dużo miast. No bo jak się... równano wszystko, równo. Ja tak na marginesie. Jaką my Polacy mamy wadę, że niszczymy stare cmentarze, niezależnie od ich pochodzenia i wyznania. To tak, to jest co, rozmowa co z panią... To wszystko, tak. Co to szkodzi, prawda, zachować? Pani Zosiu Barankiewicz, która mówi, po co niszczyć niemieckie cmentarze? Niemieckie, jakieś tam, prawda, żydowskie, jeszcze ukraińskie, czy takie, nie. To mnie się ciągle nie mieści. Pani Zosia Barankiewicz. No ja pamiętam taki ten cmentarz właśnie. No właśnie, Oszczyński. Bo mieszkała. W oczach mam jeszcze, jak teraz tu rozmawiamy o tym, że widziałam macewy, widziałam cały cmentarz. Bawiła takie trochę zniszczone, oczywiście powojenne. No różne tam były rzeczy, ponieważ tam mieszkałam z moją mamą. Przyjechaliśmy w 45 do Olsztyna. Znaczy do Santop Samulebo, bo ojciec dostał jako kolejarz nakaz pracy w Santopach Samulebo, 50 km od Olsztyna. A potem my dziewczyny potrzebowałyśmy szkoły, tam nie było, w związku z czym mama mówi, no trzeba do Olsztyna, bo brakuje szkół.
i przyjechaliśmy i właśnie mieszkanie dostała mama w domu teraz Grunwaldzka 31, pokój z kuchenką i tam żyła, mama żyła tam do śmierci, czyli równo wyliczyłam sobie 1899, a mama zmarła 1999. Więc wszystko, co działo się wkoło, ja doskonale pamiętam. I tak się nawet, no nie miałam tego momentu, jak rozbierano ten, bo ja z mężem podróżowałam motocyklem sobie po świecie i myśmy wyjechali na jakiś urlop. I przyjeżdżam, to receptem było miesiąc tego urlopu, przyjeżdżam, a cmentarza już nie ma. No ja mówię, mama, ale jak to, co to, gdzie? I nawet muru już nie było. Tak jakoś od strony właśnie tego domu. Więc to takie było dla mnie szokujące i tak mówię, no ale po co? Po co niszczą takie rzeczy? Dlaczego? Dla mnie to się wydaje, że to jest niedobry sposób, bo obawiam się, że ja umrę, tam my wszyscy tu pomieramy i ktoś przyjdą jacyś ludzie i zniszczą nasze cmentarze. No tak może być. Dwie osoby z Jezioron, a ja tam bardzo często jeżdżę, bo tam mam obok ten wąwóz, gdzie mi łoś zżera jabłka, a propos to proszę się częstować. To w każdym bądź razie tam dwóch rozmówców opowiadało mi, jak oni do szkoły latali na skróty przez cmentarz żydowski. I jak przyjechały spychacze i zepchnęły macewy w dół, bo to był cmentarz, a zaraz potem wąwóz taki głęboki. No i tak były zakładane miasta, prawda, że wkoło była fosa. To opowiadali mi, ale nie tylko tu, gdzie tam jeszcze. Na przykład Węgorzewie, co się stało. No, Węgorzewie. Też puste centrum. Też puste centrum Węgorzewie. Też no tak, plac. Tak. Ale Węgorzewie, pan Łapo jest w Węgorzewie chyba, o ile ja pamiętam. I opowiadał, on mi nie opowiadał, bo on jest taki nierozgadany. Ale ja tam pojechałam i sama do niego dzwoniłam i pytałam, bo na miejscu cmentarza stoi blok mieszkalny, ulica Bema, ruch szkolnej, Bema 10, duży blok, wykopano głębokie fundamenty, prawda, więc jeśli cmentarz jest pod spodem, to mało tego, pan, jak on się teraz nazywa, Wołosz, pan Wołosz napisał artykuł, jak spychaczem zsuwano właśnie te wszystkie nagrobki i tam ja pojechałam, jest taki no, dwa razy wyższy niż ten, a może trochę jeszcze wyższy, usypany, no taka górka jak gdyby, tam widać, że zepchane to wszystko, prawda? I drzewa, takie stare drzewa, ponieważ pod spodem no, już nie jest ziemia, tylko one są przywalone, umierają. Ja takie zdjęcie zrobiłam. Natomiast Muzeum Węgorzewskie zadbało o to, że dwie odnalezione macewy zakonserwowano i położono pod najwyższym drzewem na tym cmentarzu, pod najwyższym drzewem ułożono te drzewy. Jest to bodajże pani Klein na tej macewie zmarła. Urodziła się, słuchajcie, 1 kwietnia i ja nawet tam napisałam, że już jakaś data urodzenia zaważyła na jej, tak, w tym życiu. Takiego figla jej spłatało, że nie ma jej, nie ma grobu, nie ma niczego, bo nie ma grobu, bo spychaczami to usunięto, także no takie są też historie. I to... No, pewien film mi się przypomniał o tym. Tak? No, państwu też pewnie się przypomniał, gdzie te macewy zdążył tam. A, no tak, ze szturem, młodym szturem, no, tak? O tym mówisz w filmie? No, to była obraza przecież wielka. No tak. No my z całym antysemityzmem niestety, bo i to słowo musi wpaść, spotykaliśmy się wiele razy w naszym kraju. No, przed wojną gettołakowe, prawda, izolacja i tak dalej. A potem 68 rok, to jasno, pamiętam, kiedy nam tych mitników i szlajterów strasznie za wrogów. No jest cały rozdział w tej książce, rok 68. Wystawiano, a potem co? Kto ich przeprosi za to? Słuchajcie, są materiały, tak, są materiały tutaj IPN-u, który opisał, co się co było na uczelniach w Olsztynie, poparcie tak, dla rządu, niestety pozostało opisane. I ten 68 rok, ja rozmawiałam w kilku miastach, jak to się odbywało w tych miastach, tak? W Piszu rozmawiałam, w Olsztynie Wolski mi opowiadał, także no...
Ale wiecie, co mi się przypomniało? Że w ustawach norymberskich też był zapis, że Żydom nie wolno piastować funkcji państwowej. I teraz, w 1968 roku, nie można, wywalali z urzędów państwowych przede wszystkim, z wojska, prawda? Z wojska, tu też tam mamy taką opowieść. Z milicji. Tak, z milicji. Mówię trochę mniej, ale... Tak, także no, ten 68 rok, że tak powiem, zakończył jak gdyby, zakończył to, że sytuację, że ci Żydzi, którzy tu nawet przyjechali po wojnie, a proszę Państwa, przyjechali w Butowie, był obóz, pod obóz Szczutowa, zostało 363 więźniarki żydowskie i miejscowy nauczyciel zadbał o to, że postawili upamiętnienie tym kobietom. One trafiły tam w okolicznych wsiach po wojnie były, ale jest teoria, że je Rosjanie wywieźli potem, tak jak zabierali stąd warmiaczki i mazurki, ale ja nie sądzę, bo Rosjanie w tym czasie nie walczyli już z Żydami, oni walczyli z Niemcami, no ale prawda, chcieli budować swój wielki przemysł, nie wiem, czy tam wycieńczone kobiety po wojnie. Niemieckojęzyczni Żydzi mogli mylić tak samo jak Mazurzy i Warmiacy. Oczywiście, ale proszę Państwa, się mylili, zostali jeszcze ci, to nie wiem, czy ktoś badał, bo ja nie natrafiłam na te rzeczy, małżeństwa mieszane, jeśli jedno było Żydem, drugie nie, Niemcy eksterminacji nie było. Zostały takie małżeństwa mieszane, zostali więźniowie, którzy wyszli, bardzo dużo było więźniów w Olsztynku, w obozie, bardzo duża grupa, jest to opisane. Gdzieś ci Żydzi, prawda, wcale nie w Olsztynie, nie zatrzymywali się tak bardzo, jechali województwo i ja właśnie byłam w tych 14 miastach, gdzie wiem, że się osiedliło, było ich najwięcej. No ja, mnóstwo arwańsko Magdol, które pracowały w gospodarstwach, o, właśnie, w tak, folwarkach tak, oraz w lasach. Tak, tak. Szukałam tych śladów, szukałam Żydów i problem jest jaki, że w paru miastach przeczytałam, że z chwilą no takim dokuczył oczywiście Hitler, ten moc pogromów, jaki sam zawsze kryształował, ale tu mnie pani powiedziała, że teraz się pani Maryla Paturalska, że teraz się pisze noc pogromów, wszystkie to państwo wiecie, nie, to tylko więc oni wyjechali, bardzo dużo ich wyjechało, ale coraz bardziej, jak wyszły już potem ustawy norymberskie, a mało tego, proszę Państwa, przestała działać, i to jest bardzo ważne, ale także rzadko poruszane, że przestała działać, wygasły zapisy w ustawie norymberskiej 35, ale w międzyczasie wygasły zapisy właśnie konwencji genewskiej, która chroniącej od 1922 roku na obszarze plebiscytowym prawa mniejszości narodowych. W tych również prawa obywateli, w tych również prawa obywatelskie mieszkających tam Żydów. Nie bez przypadek ta noc kryształowa była 9 listopada. Tak, także słuchajcie Państwo, przestały, nie tylko były już przez Reichstag uchwalone, prawda, przepisy, tu wygasły jeszcze te przepisy międzynarodowe, bądź co bądź. No i teraz już stało się, no stało co się stało. Gdzieś tam natrafiłam, że bodajże, skąd to Dolecka, po likwidacji synagogi, paramenty, te wszystkie synagogi trafiły, to Kabus o tym pisze, Rony Kabus, ale w tej chwili nie pamiętam, trafiły do synagogi olsztyńskiej, która jeszcze stała, bo tam wcześniej została zniszczona. Także no, tak to się stało. Wtedy tak się stało i było parę miast, gdzie Żydów nie było już, bo wyjechali, ale ci, co zostali, trafili oczywiście do obozów. No to wiadomo, że w Olsztynie, to Państwo znajdziecie w tej książce Żydzi na Warmii, gdzie, bo tu był, prawda, ten na Grunwaldzkiej, dom starców, to stało się takim obozem jak gdyby przejściowym, tu ich zwożono z całej południowych części Prus. Tu trafiali i stąd wywożeni byli do obozów zagłady. Są numery transportów, są ilości,
I to wszystko to, proszę Państwa, można znaleźć. Numery transportów, ile w każdym transporcie wywieziono stąd osób, mało tego, jakie osoby były, prawda, też są wykazy. Także, no tak to wygląda. I żebyśmy się rozumieli. Historia Żydów rozpada się zupełnie na dwie części, zupełnie różne. Do 42, bo to wtedy ich najwięcej wywożono, tam ale załóżmy 45 roku, jest to historia Żydów wschodniopruskich. To nie byli ci Żydzi w hałatach, w sztetlach żyjących. To była grupa średnio uposażona, prawda, grupa, inteligencja, elita miasta bardzo często. Fabryki mieli tutaj. No oczywiście, przemysłowcy, kupcy, ale mało tego, ja nie pamiętam ile, panie Wojtku, chyba 16 Żydów, to Będkowski o tym pisał, było radnymi, potem jeszcze więcej. Nie wypowiem się. Proszę? Nie wypowiem. No właśnie, a tak samo w innych miastach, byli radnymi, byli osiągani naprawdę wysoki status społeczny, no kształcili się, to już jest oczywiste, jest takie słynne zdjęcie Żydzi w Królewcu, prawda, przy takim długim stole, ile ich było jako, najpierw nie mogli, ale potem już mogli. Także to była elita naprawdę miast, bardzo bogata, która zaważyła na rozwoju niektórych miast, na przykład Olecko najwięcej zawdzięcza Żydom, którzy uprawiali handel między Polską, a tutaj Prusami, no, tak? Kolej jeszcze dotarła tam, to właśnie. No skąd ten taki olbrzymi rynek był w Olecku? 7 hektarów liczył, teraz już jest zabudowany, bo tam były spędy bydła. Ale i tak bydła. Uchodzi za największy. Tak? No i tak uchodzi, masz rację, tak? Jest cytowany w ostatnich przewodnikach jako największy. I tam te bydło było spędzane, którym handlowano. To były, nawet są dane podawane liczbowe, ile rocznie przywożono. Olecko wyrosło. Środek Prus to był. Oczywiście. Ale bardzo blisko do granicy przecież. Do granicy w Prostkach. Także super blisko. Pan doktor Marcinkiewicz wydał też książkę o Prostkach. Ja Prostki tak pomijam, bo no jeśli jest świeżutka książka, to no, co tu powtarzać, prawda? W każdym razie oglądałam ją, bo mi pokazał w Prostkach był obóz i tam też siedzieli. Tak. W każdym razie tak pięknie zrobiona książka, tyle zdjęć ma i takie informacje bogate. Dopiero co wydana chyba w zeszłym roku. Prostki Jerzy pobliżu, tam właśnie, tam były te obozy koncentracyjne, tak, gdzie były. Tak. Ja go nawet pytałam, czy do Dalajgrodu trafiali stąd Żydzi, ale oczywiście to pytanie było głupie, dlatego że tutaj były obozy, gdzie oni ich zwozili, to po co do getta w Rajgrodzie, prawda? Gdzie potem zlikwidowano. A w Rajgrodzie 70%, po polskiej stronie, stanowili 70% mieszkańców Żydzi właśnie. I prawie wszystkich zlikwidowano. Taka historia. Kto nie bywam w Małopolsce, w Lubelszczyźnie, to nie może sobie wyobrazić, jak mógł wyglądać taki sztetl, bo tam są miasteczka, które ten charakter zachowali. Niedawno byłem w Kocku, miejsce sławnej bitwy, prawda, w 1939 roku. Słuchajcie, to tak jak będą 50 lat, 60 lat tyłu. Jurek, ale ja nie dokończyłam, bo pierwsza grupa to była wschodniopruscy Żydzi wykształceni, dobrze sytuowani, bogaci ludzie, należały do nich stocznie, fabryki, masa rzeczy. Także ja trochę tą całą nacjonalizację potem przez Niemców to tak przez pryzmat trochę chęci wzbogacenia skarbu III Rzeszy potraktowałam. No, mój rozmówca, pan doktor Marcinkiewicz, powiedział, że nie, że raczej nie, dlatego że to było podyktowane potrzebą podsycania, nakręcania nienawiści, antysemityzmu raczej. No to jedno, ja po babsku na to spojrzałam, tak. Ale w każdym bądź razie to była ta grupa Żydów. Natomiast po 45 roku, żebyśmy się rozumieli, to byli Żydzi polscy, to nie byli Żydzi niemieccy. To nie byli Żydzi niemieccy. Z naszych kresów. Tak, to byli Żydzi z naszych kresów, bo przecież w Wilnie ile było? Połowa mieszkańców. Obywatele Tak. To obywatele z ziem
uznawanych za polskie. Tak to teraz jest podawane. No bardzo sensownie, bo to przecież wiele z Lwowa przyjeżdżali z tamtych stron. Tak, także to byli Żydzi zupełnie inni. Oni przyjeżdżali tutaj bez... To nie byli bogaci Żydzi. Biedota, tam była tak. Biedota. I tutaj, proszę Państwa, są wykazy, których dzięki WKŻ-owi wiemy skąd, bo taki wykaz tych zarejestrowanych Żydów, 226 osób, tylko jednego roku, na końcu, uwaga, 10 Żydów odmówiło rejestracji, tak, nie podawania nazwisk, ale tam były takie rubryki. Imię, nazwisko, skąd przybyli, Saratowa, gdzie z Karagandy, Bóg wie co, gdzie mieszkali po raz ostatni, jeszcze w czasie tak przed wojną, i zawód był podawany. I to jest nieprawdą, że przyjeżdżali, bardzo niewiele było niewykształconych, dwa razy chyba było bez zawodu i raz przy mężu, tak? Przyjeżdżali nauczyciele, przyjeżdżali lekarze, przyjeżdżali takie małżeństwo fotografów na przykład z Krakowa, którzy przeszli całą Syberię wcześniej, prawda? Ci ludzie przyjeżdżali tu z olbrzymim bagażem doświadczeń. To byli ci, którzy się uratowali z Holokaustu, co tu dużo mówić. Ci ludzie. I tak jak przyglądałam się, wiecie Państwo, bo jest... Nie mieli Holokaustu, mieli tylko łagry, tak? No tak, natomiast oni trafiali potem, jeśli zwłaszcza ci, co jeszcze przed wojną uciekali do Berlina, ci bogaci, to i tak trafili do Auschwitz, bo ich w Berlinie też wywożono. No tak, tak wygląda ta historia. To byli inni Żydzi, to byli polscy Żydzi. I ja się przyglądałam, jest taki rozdział zrobiłam, nie tylko Olsztyn. Nie tylko Olsztyn i tam opisałam, bo to było bardzo ważne, jak te miasta wyglądały, czy tam można było zamieszkać, tak? Bo wiadomo, jak wyglądała część mieszkań po przejściu Rosjan, nie mieszkań, tylko miast, 60% zabudowy zniszczone, 70%, chyba prawie 80% w wypadku Pieniężna. Są dwa miasta, Zalewo i Pieniężno, które nigdy nie doszły do tego poziomu bogactwa i tej wielkości, jaką miały przed wojną. Zalewo właśnie Pieniężno. Dąbrówno przecież straciło statut miasta. No. Zalewo, stolica Oberlandu. No tak, tak. To przepiękne tam historie w tym zalewie są. Pokochałam ten temat. Wiecie, to jest Słuchajcie tak Państwo. Szeroki temat. Tak. Pytania jeszcze do Janny. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Bo moglibyśmy, jak widzicie... Ja oczywiście... Książka się ukaże kiedy? W styczniu. Książka się ukaże, no nie wiem...